Gość Radia Yard. Przed mikrofonem Paulina Górska, a ze mną w studiu Radia Yard Patryk Dawidowicz, twórca wideo, operator kamery, montażysta, pomysłodawca i realizator krótkiej produkcji filmowej, która jest pretekstem do tego zaproszenia. Białystok, stolica Podlasia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wyjdziemy od tej produkcji filmowej, bo ona zrobiła naprawdę szał w sieci. Było ogromne zainteresowanie. Ludzie bardzo chętnie ją udostępniali, te krótkie wideo, 3-minutowe. Powiedz, skąd pomysł i dlaczego akurat Białystok? Historia jest tego długa. To wyszło przez przypadek. Ale właśnie miałem okazję pierwszy raz być w Białymstoku, kiedy odwiedziłem swojego kolegę na jeden dzień. I zobaczyłem, że kurczę, ten Białystok ma fajne miejsca. Fajnie to wygląda, a ja jako filmowiec to mam troszkę takie spojrzenie, że wszystko pod film patrzę, nie? Co by można było gdzieś nagrać fajnego i tak dalej. No i zobaczyłem, że w Białymstoku są takie miejsca, które fajnie by było pokazać i taki przyszedł mi pomysł, żeby, a może kiedyś tutaj przyjechać z kamerą, ponagrywać jakieś tam ciekawe kadry, nie? No i ten pomysł później jakoś tam zniknął, że tak powiem, i dopiero po roku czy dwóch jakoś powrócił. Pomyślałem sobie, dobra, robię. Nie? Czyli te ujęcia powstawały przez dłuższy okres czasu, ty je po prostu zbierałeś, czy przyjechałeś na konkretny czas i wtedy nagrywałeś wszystko? Przyjechałem na konkretny czas, po wcześniejszym przygotowaniu. Przygotowanie wygląda tak do filmów, że sprawdzamy w Google wszystkie miejsca, zdjęcia, jak one wyglądają i później myślimy, co możemy zrobić, nie? Jak udać scenę, jakie przejście i tak dalej. Także to też ten mój przyjazd tutaj, to był mega spontaniczny, ponieważ no to było tak, że akurat miałem jakąś tam lukę w pracy, gdzie mogłem wykorzystać na cokolwiek i właśnie wrócił ten pomysł, że kurczę, to może przyjadę do tego Białegostoku, nakręcę ten film. Patrzę na pogodę, myślę, cały tydzień ma padać. I teraz pytanie, jechać czy nie jechać? No postanowiłem, że pojadę. No jak się okazało, podało 2-3 dni. No to te 2-3 dni poświęciłem na tak zwaną wizję lokalną. Czyli chodziłem sobie po mieście z kąta w kąt i patrzyłem te miejsca, nie? Później się okazało, że nagle jakby zwrot w pogodzie. Zaczęły być najmocniejsze upały, jakie mogły być w tym miesiącu. No i to było fajne, że niektóre miejsca były puste od tych upałów, że nie było ludzi, łatwiej było kręcić. Tak w kilka dni musiałem zmieścić jakby wszystkie swoje pomysły. Nie wiedziałem, czy to się uda tak naprawdę. Był to eksperyment, ale udany, jak najbardziej udany, o czym świadczy udostępnienia użytkowników nie tylko Facebooka, ale film jest dostępny na YouTubie, więc odsyłamy słuchaczy, żeby zobaczyli ten film. I ująłeś naprawdę istotne miejsca dla Białegostoku. Z przymrużeniem oka, chociażby ratusz, który puszcza oko do mieszkańców. Powiedz, bo pewnie wiele osób pytało o to, czy ten film był promocyjny. No to powiem tak, nie, to jest film mój. On nie miał promować Białegostoku. Jakby mogę powiedzieć, że to jest jakby taka moja interpretacja Białegostoku. Okej. Okay. Czyli Białegostok widziany twoimi oczami. To jest tak widziany moimi oczami, ale no mimo wszystko może to wyglądać jako promocja, ponieważ no jest to jakoś tam zrobione tak, że no przyciąga troszkę tą uwagę. No właśnie, to jakby absolutnie nie jest zarzut, tylko właśnie pytanie, no bo też zajmujesz się filmami promocyjnymi. Tak. Kiedy narodziło się to twoje hobby do pracy z kamerą? Ja jestem samoukiem, uczę się wszystkiego sam, a od kiedy to się wzięło, to pamiętam, że już w podstawówce chyba jakoś tak zaczęło mnie jakby kręcenie filmów. Wtedy pamiętam, były jakby takie pierwsze telefony, które miały kamery, aparat. Jakby próbowałem sobie coś kręcić i tak dalej i zobaczyłem, że jakby no jest to fajne. Bo możemy tak uogólnić, że praca z kamerą to jest takie wizualne pokazywanie rzeczywistości, która cię otacza. Jesteś kreatorem tej rzeczywistości. Dokładnie i często tą rzeczywistość mogę trochę przekłamać. Właśnie, porozmawiajmy o tym może lekkim przekłamaniu rzeczywistości na podstawie jeszcze tego filmiku o Białymstok. Tam jest bardzo dużo szybkich przejść. Jak to fachowo się nazywa, Wojt? Jak to fachowo się nazywa? To jest tak zwana technika flow motion, czyli to jest kreatywne połączenie scen, tak aby nie było twardych cięć. Nie? I jest to zabieg, który często jest teraz właśnie wykorzystywany, jak widzę w obrębie internetu, że coraz częściej ludzie, chcąc urozmaicić swoje filmy, myślą nad takimi ciekawymi przejściami, żeby bo coś ten odbiór czego... jest rzeczywiście bardzo płynny. Jakby widz się nie orientuje, jeżeli te cięcia były, gdzie one są, w którym momencie, bo to jakby rozumiem, o to chodzi, że one są, ale jakby niewidoczne dla amatora. Czy nie? Powiem tak, cięcia, znaczy nie ma cięć. Nie ma, okej. Okay. Cięcia są jakby, jeżeli chodzi o ten film, na początku filmu, gdzie mamy migawki tylko miasta szybkie i później już wchodzi jakby ten główny film. Właśnie tutaj starałem się połączyć ten film tak, żeby każda scena miała łączenie do następnej. Żeby właśnie nie było, że coś jest, twarde cięcie i następna scena, tylko tak, żeby każda była połączona. Co nie jest łatwe, zrobić cały film tym sposobem, ale udało się. Udało się. A tak zwane hyperlapse, czy w tym filmie też są zawarte te przyspieszenia? Są. Jeżeli chodzi o hyperlapse, jest to taka technika, gdzie wykonujemy film za pomocą zdjęć. Czyli robimy serię zdjęć, klatka po klatce. Technicznie to tak wygląda, że po prostu stoimy z aparatem, robimy zdjęcie, robimy
krok do przodu czy krok w bok i robimy znowu zdjęcie. I tak kilkanaście razy, aż zrobimy jedną scenę. Jest to widowiskowa technika, bo zawsze fajnie jakby to wygląda w odbiorze, ale jeżeli chodzi o to, jak to z boku wygląda, to już jest zupełnie inna rzecz, bo tutaj mogę powiedzieć, że jest to troszkę śmieszne. Gdy widzimy człowieka... Zdradzi trochę tych kulis, tak, bo to jest ciekawe. Gdy widzimy człowieka, który na przykład stoi na środku miasta z aparatem przez 5 sekund, robi krok i nagle znowu stoi kilka sekund i znowu robi krok i idzie tak przez całe miasto. Mhm. Z boku może to wyglądać bardzo śmiesznie i miałem taką sytuację przy ujęciu, gdzie robiłem hyperlapsa przy fontannie. I tam trzeba było tą fontannę jakby obejść dookoła, żeby udał się ten cały hyperlapse. Robiłem kilka podejść. No i była taka sytuacja, że robię tego hyperlapsa, no i widzę, że rodzinka podchodzi, chciała zdjęcie zrobić sobie przy tej fontannie. I ten tam ojciec tych dzieci, co tam były, te dzieciaki, mówi: słuchajcie, czekajcie chwilę, bo tutaj pan się w kółko kręci, nie wiem, o co chodzi. Ale bardzo miło z ich strony, że jednak dali dokończyć to kręcenie się w kółko. Tak, dokładnie. A powiedz, czy ta technika jest też wykorzystywana przy tworzeniu teledysków? Bo także jesteś twórcą teledysków. Jest ta technika, chociaż rzadko zauważam, żeby było to wykorzystywane. Niemniej, no, czasem się zdarza jakby w teledyskach, czy nawet innych twórców zobaczyć jakieś wstawki tych technik, ale mówię, no nie widziałam tego za dużo. Powiedziałeś, że jesteś trochę samoukiem, jeżeli chodzi o tą dziedzinę, o bycie operatorem kamery. Jak wygląda twój proces twórczy? Korzystasz z dostępnych technik, trików operatorskich? Czy w tej branży jest w ogóle szansa, by stworzyć coś zupełnie nowatorskiego? Techniki, które są dostępne, można powiedzieć, że one lekko ewoluują. Jakby teraz jest ciężej coś fajnego wymyśleć, z racji tego, że jest tego bardzo dużo wszystkiego. Bo się wydaje, że wszystko już było. Dokładnie, nie? I teraz tak naprawdę trzeba bazować na tym, że co jest dostępne, co mamy, żeby to tak wykorzystać, żeby trochę zmienić, żeby coś z tego innego zrobić. Jest to ciężkie, ale no ja też często myślę nad tym, jak jakąś scenę można zrobić inaczej niż przykładowymi technikami, które są dostępne. No tutaj czasami wszystkiego nie przeskoczymy, ale tutaj właśnie wchodzi nam teraz ostatnio popularna sztuczna inteligencja, która troszkę może pozmieniać wszystko. Tak. Mm-hmm. Ale nie boisz się, że może trochę tej pracy zabrać i ją ograniczyć w jakimś stopniu? Mimo, że jest dobrodziejstwem z jednej strony, ale tutaj trzeba tak tu szale wypośrodkować, mam wrażenie. Myślę, że na chwilę obecną sztuczna inteligencja nie jest w stanie jakby zabrać, nie wiem, pracy filmowcom i tak dalej, z racji tego, że ona się ciągle uczy, nie jest jeszcze tak dokładna i też nie wszystko za pomocą niej możemy zrobić. Nią możemy się wspomóc, ale ona za nas wszystkiego nie zrobi, także tak czy siak musi być potrzebny ten człowiek. Okej, czyli on jest takim pomocnikiem, taką prawą ręką operatora kamery. Nawet, może być. Nawet mi pomogła w filmie z Białego Stoku w jednej scenie, nie? A w której, jeżeli możemy takie kulisy odsłonić oczywiście? Potrzebowałem zrobić płynne ujęcie. Jest pomnik, o ile dobrze pamiętam, Ludwika Zamenhofa. Jest, młodego tak. Zamenhofa, tak. I tak... Potrzebowałam zrobić ujęcie, gdzie jest wyjście spod jego nóg i jest, no tak jak możemy zobaczyć to na filmie, że wszystko jest takie płynne, ten odjazd kamery do tyłu i nagle kamera idzie w bok. Co nie udało mi się tego tak zrobić za pomocą mojej kamery i gimbala, to pomyślałam sobie, że ten teren i dookoła Ludwika i samego Ludwika nagram jakby skanując ten cały obiekt, przerzucając do komputera i wtedy jakby w komputerze miałem cały ten obraz i tam w komputerze komputerowo ruch kamery zrobiłem. Pod to wszystko ono się udało. Czyli rozwiązanie takie nowatorskie, to o czym przed chwilą wspomnieliśmy, że są pewne techniki bazowe, które można na swój indywidualny sposób po prostu ulepszać. Coś nowego wprowadzać. Rozmawiałam z wieloma osobami z twojej branży i spotkałam się z takim stwierdzeniem, że operator kamery jest trochę artystą i trochę rzemieślnikiem. Czy ty też z takiego założenia wychodzisz? I to wszystko zależy od tego, jaki to jest operator, bo możemy to podzielić jakby na dwa rodzaje operatorów. Są tak zwani reżopy, czyli oni są i reżyserami, i operatorami, i pomysłodawcami i tak dalej, a są jakby ekipy filmowe, gdzie operator zajmuje się wyłącznie jakby operatorką, kamerą i nic go więcej nie obchodzi, resztę robią inni ludzie, czyli pomysły, scenariusze i tak dalej, nie? Czyli do tej pierwszej grupy należysz, domyślam się. W większości tak, do tej pierwszej. No to właśnie zdradźmy jeszcze trochę tych kulis twojej pracy. Czy są zlecenia, których byś nie przyjął? Zdarzają się klienci, którzy za bardzo reżyserują, gdzie nie masz tej takiej dozy na własną inwencję twórczą? Czasem zdarza się tak, że mam klienta, który pokazuje mi swoją wizję i najczęściej jest to tak, że zawsze mówię, że można coś zrobić lepiej. Przedstawiam to, jak możemy to inaczej ugryźć, żeby wyglądało lepiej. Czyli bardzo dyplomatycznie? I robię po swojemu. Są sytuacje, kiedy
Dużo ich nie miałem, ale wiem, że były takie sytuacje, gdzie miałem coś narzucone z góry, gdzie wiedziałem, że to jest po prostu totalna kaszana tak zwana. No, no to nie biorę takich zleceń, bo ja się pod tym podpisuję, a nie chciałbym, żeby, no wiadomo, było coś słabego jakby spod mojej ręki chodziło. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Radia Yard. Gościłam Patryka Dawidowicza ze studia Black Film. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gość Radia Yard.